praca? Czy coś się zmieni? Popatrz sobie, to co sama mówisz, że ta praca ci odpowiada, jednocześnie sobie sama odpowiadasz na pytanie, które mnie zadajesz. Dobry psycholog by z tego wnioskował, że właściwie nie chcesz zmienić tej pracy. Jeśli tak dobrze i nawet się zgadzasz z tą pensją. Jeżeli dwie osoby odeszły, no to logiczne, że ty przyjęłaś obowiązki, ale wyrabiasz się. Więc w czym problem? Więc jeżeli one dojdą, to kogoś będą musieli zwolnić. Kogo? Może trafi się raz, dwa, trzy, wychodzisz ty. Według zasady. Czy to widać? Nie, dlatego że nie znam na przykład chociażby kosmogramu firmy. Kiedy została założona, wiele czynników tego człowieka, który tobą, inaczej od którego zależysz, który kieruje tobą, który wyręcza ci to zwolnienie. Teraz pamiętaj o tym, że zawsze, jeżeli ciebie ktoś będzie poszukiwał, da ci dużo więcej niż ty będziesz poszukiwać pracy. Jeżeli trafi ci się okazja zarobienia większych dóbr, czy też uposażenia, no to dlaczego masz nie przejść? Sama opowiadasz o tym, że ta praca ci odpowiada. Nie ma tak, że jest jakaś praca, która nie odpowiada, jeżeli jest ona w twoich kompetencjach, zawsze ci będzie odpowiadać. Na ogół, jeżeli to są firmy, tak ty pracujesz, gdzie jest specyficzny typ człowieka, to w następnej firmie będzie identyczny. Dużo zależy od kierownictwa, od szefa, jak zachowują się, jak będą tworzyć ten system wynagrodzeń chociażby, czy też sam system pracy na przykład w założeniu. W waszym zawodzie jest potrzebna duża swoboda, ponieważ to jest praca bardzo odpowiedzialna. Jednocześnie coś może się po prostu zepsuć. Mnie tutaj czasami się coś psuje. Automatycznie to zupełnie inaczej wygląda. Ale trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że świat potrzebuje ludzi, którzy są doświadczeni. Stajesz się doświadczonym człowiekiem po 3 latach. Tylko czy potrzeba? Według zasady takiej nowej, czyli dokładnie tej zasady, przypuśćmy, pracy, to już jesteś starym pracownikiem. Już się nadajesz do out. Dlaczego? Dlatego, że młodą osobę się przyjmie za połowę tej ceny, którą ty byś chciała mieć za pensję swoją, czyli połowa jej, albo na przykład w założeniu, jeżeli no, weźmy jakąś cyfrę, przypuśćmy 3000, to pracownika za 1500 na pewno załatwisz na to samo miejsce pracy. Młodego człowieka od razu po studiach. I nic więcej nie potrzeba. Wdroży go się w ciągu 3 miesięcy. W ciągu 3 miesięcy on już będzie specjalistą i to wysokiej klasy. A jeżeli to jest człowiek na przykład z pewnym doświadczeniem, to o co chodzi. 3 lata popracuję, dojdzie do 3000 i to samo będzie. Przypuśćmy, mniej go czekać. To jest normalne. Wiesz, w tym kraju i w tej, przypuśćmy założeniu, cywilizacji, system, tak jak jest w Japonii, że ktoś jest związany z firmą przez 40, 50 lat, czy 3 pokolenia, czy 5 pokoleń. To było tak, ale to było tak przed wojną. Jeszcze nadal, chociaż już bardzo kiepsko, ale w założeniu górnictwo. Dziadek był górnikiem, czy pradziadek był górnikiem i cały czas są to górnicy. I pradziadek był zwykłym górnikiem, były takie czasy, ale już jego ojciec był sztygarem, a dzisiejszy prawnuk, tak, pradziadka jest inżynierem, górnikiem. I to jest też ważne. Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz, że teraz to, co mówimy o tej pensji. Ta pensja jest przede wszystkim uzależniona od tego, właśnie jak ci właściciel spostrzega. Jak spostrzega cię kierownik w założeniu. Czy w ogóle ma taką pulę. Powiem ci lepszy numer. Mój kolega otrzymuje wyższą pensję, kiedy pracownicy mają dużo niższą. Więc jemu się opłaca zaniżać, znaczy pracownikom dawać jak najmniej, po to, żeby on miał dużo. Kiedy on podwyższa komuś pensję, automatycznie on traci. I to spore pieniądze. To wchodzą grube pieniądze. Przypuśćmy założeniu to, że podniesie komuś o 500 zł, to on traci około, przypuśćmy, 1000 zł. A zarabia w grubych 1000. Ale w założeniu, daję ci przykład, pokazał mi takie coś na pasku, że podwyższył 5 osobom, poszła się premia kiwać, jak to nazwał, a premia to jest 3-krotna pensja kwartalna. 3-krotna pensja, więc właśnie dublowanie pensji. I poszło. No więc daję ci przykład, jak to wygląda. Także to jest bardzo trudne do, wiesz, wychwycenia. To na tyle. Cześć.